Witajcie kochani, w ramach konkursu na innowacyjnego farmera 2023 roku odwiedzamy dziś gospodarstwo państwa Beaty i Sławomira Witkowskich z powiatu poddębickiego w województwie łódzkim. Gospodarstwo specjalizuje się w chowie trzody chlewnej, prowadzi produkcję w cyklu otwartym, stado tuczników wynosi około 2000 zwierząt. Zapraszamy do zapoznania się z gospodarstwem. Gospodarstwo rolne prowadzimy razem z mężem. Zaczynaliśmy od małej powierzchni 12 hektarów. Stopniowo gospodarstwo powiększaliśmy. Obecnie mamy 28 hektarów ziemi własnej plus dzierżawionej. Łącznie stanowi to około 40 hektarów. Główną naszą produkcją jest produkcja zwierzęca, ale opowiem troszeczkę o uprawach. No, na dzień dzisiejszy zasiewy kukurydzy stanowią główną naszą produkcję. Dodatkowo jeszcze do tego idzie jęczmień lub pszenica zamiennie, tak ażeby struktura po prostu gleby mogła też sobie troszeczkę odpocząć. Produkcja trzody. Zaczęliśmy też od niewielkich ilości, ponieważ sprawiało nam to przyjemność. Zaczęliśmy to rozwijać, stawiając najpierw z jednych funduszy jeden budynek. Powiększyła się wtedy skala produkcji do około 500 sztuk i stwierdziliśmy, że to jest chyba ten kierunek, w którym powinniśmy iść, dlatego powstały plany na nowy budynek, nowy obiekt, przed którym stoimy. I po bardzo dużych, burzliwych projektach i wydaje nam się, że osiągnęliśmy taki poziom tego budynku dla nas do zaakceptowania. I wybudowaliśmy. Budowa trwała około 9 miesięcy, zaczęliśmy w listopadzie 2017 roku, a już w 2018 roku w sierpniu budynek był zasiedlony. Jest on wyposażony bardzo nowocześnie w systemy wentylacji, gdzie wentylacja to już na etapie projektowania budynku, gdzie wiadomo, że mieliśmy ustawić go kierunek wschód-zachód, bo każdy inny kierunek jest mniej dogodny przy produkcji zwierząt. Później po systemy wentylacji, systemy schładzania, co daje nam po prostu taki efekt, jaki mamy. No i oczywiście wyposażenie. To nie było wyposażenie z dolnej półki, tylko to było wyposażenie, które miało swoją cenę, ale ono nam się w tej chwili po prostu wypłaca. W naszej fermie zastosowaliśmy system chłodzenia wysokociśnieniowego. Jest taka tak zwana wytwarzana mgiełka, która wiąże ciepłe powietrze i jest wyrzucane przez wentylatory. To nam pozwala schładzać chlewnie w najgorętsze dni o 7 stopni. Później mamy system uzdatniania wody. To jest od mangania czy z odżelaziaczem, który jest też podstawą do tej wody, którą stosujemy potem z lekami czy z innymi preparatami. Służą do pojenia zwierząt. I w ten sposób woda przygotowana, po prostu polepszona przez te systemy, lepiej działa z tymi zakwaszaczami, z tymi innymi preparatami, nawet z antybiotykami. Uzyskujemy lepszą skuteczność działania. Konstrukcja obiektu była przemyślana już na etapie jego projektowania. Umiejscowiony jest on z dala od zwartej zabudowy, co ogranicza uciążliwość produkcji dla okolicznych mieszkańców. Cel ten uzyskano także dzięki specjalnym dyfuzorom zamontowanym na kominach wyciągowych. Dzięki temu zużyte powietrze unosi się wyżej i nie stwarza dyskomfortu sąsiadom. Ważnym elementem bioasekuracji są też ciągi komunikacyjne zaprojektowane tak, aby się nie krzyżowały. Rolnicy dbają także o dobrostan zwierząt. Oprócz wspomnianego systemu chłodzenia zwiększyli także powierzchnie bytowe, na których utrzymywane są tuczniki. Nowoczesne podejście charakteryzuje też produkcję roślinną. Rolnicy wykorzystują bowiem ciągnik wyposażony w system rolnictwa precyzyjnego, co pozwala z jednej strony wydatnie zmniejszyć koszty ochrony i nawożenia roślin, z drugiej zaś chronić środowisko. Energia w gospodarstwie w całości zapewniona jest z instalacji fotowoltaicznej, która generuje nawet pewną nadwyżkę oddawaną do sieci. Na szczególną uwagę zasługuje czystość, porządek w gospodarstwie, dbałość o estetykę, ale także o wszystkie newralgiczne elementy produkcji. To tyle z dzisiejszej wizyty w gospodarstwie.
Zapraszamy Państwa do śledzenia relacji z kolejnych gospodarstw. Do zobaczenia.